Cześć, ja jestem Sarge i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w God of War. Zanim w ramach wątku fabularnego wrócimy do łodzi wraz z Atreusem, który ostatnio został uratowany przez Kratosa i Freję, to będę chciał jeszcze najpierw wybrać się do tej komnaty, która znajduje się w jaskini Freji. Mówiłem Wam o tym ostatnio, zatem wejdźmy tutaj i najprawdopodobniej będziemy mieli szansę dzięki temu zawalczyć z Walkirią. Najpierw znajdziemy te różne punkty, prawdopodobnie trzy różne punkty, a tym razem dwa jednak, okej. Czyli różnie to bywa. W opcjach można też wyłączyć tą minigierkę. Nie trzeba za każdym razem tego w ten sposób przechodzić, więc myślę, że później to jak najbardziej zrobię, to znaczy zmienię coś takiego w opcjach, aby nie trzeba było wyszukiwać tych punktów. Zobaczycie też w ten sposób, jak może to wyglądać w tej innej wersji. A na razie ruszajmy dalej. Tutaj i tak niczego na górze nie widać. Na razie pokonałem jedną Walkirię. Jeśli tutaj przyjdzie mi zawalczyć z kolejną, a powinno tak być, bo z tego co się orientuję, to w każdej takiej komnacie powinna być Walkiria. Chociaż też nie do końca, bo jakby nie patrzeć, wchodziliśmy już przez takie przejścia i to były tylko skróty. To znaczy w tej pierwszej lokacji, kiedy tylko dostaliśmy magiczne dłuto, to był to tylko skrót, gdzie mieliśmy drogę powrotną z głównej części lokacji. No ale tutaj widać, że zjeżdżamy na dół, więc możemy spodziewać się kolejnej potyczki i trzeba się przygotować na to, że jeszcze będą trudniejsze wyzwania z tymi Walkiriami. Za pierwszym razem poszło całkiem sprawnie, ale im dalej, tym może być trudniej. Choć też oczywiście trudno ocenić, jaka jest taka sugerowana kolejność radzenia sobie z tymi Walkiriami, no ale mniejsza z tym. Tutaj mamy kolejną mistyczną bramę i to już będzie ostatnia najwyraźniej w Rzecznej Przełęczy, proszę bardzo. Jeszcze jednego kruka Odyna mamy do zabicia. Trzeba będzie sprawdzić w tej komnacie, bo tak jak była wcześniej taka możliwość, żeby wyeliminować kruka Odyna, to kto wie, czy i w tej komnacie jakiegoś nie znajdziemy. Zaostrzony relikt sprzeciwu. Mamy wszystko uzupełnione, zarówno jeśli chodzi o zdrowie, ale także i szał. Więc pora ruszać. A, już widać, że jest Walkiria tam na miejscu. A tu są jeszcze jakieś zejścia. Ale dobra, najpierw jednak sobie zawalczymy. Walkiria! Trzeba jej pomóc! Nie śpiesz się tak. Czy jesteśmy gotowi na starcie z takim wrogiem? Ja na pewno. A no, ja też. Jeśli chcecie wiedzieć. O, tam jest krokodyna jak coś. Dobra, to później się nim zajmę. A na razie ruszajmy. Zastanawiam się, czy korzystać z Lewiatana, czy też z Ostrzy Chaosu. Spróbujemy na razie ostrzami. Zaczyna się! Dobra. Niegodziwość! O kurde! A to niespodzianka. To mamy jeszcze dodatkowo innych przeciwników tutaj do pokonania. Serio? No dobra. To powiem wam, że spore utrudnienie, którego nie brałem pod uwagę. O kurde. Teraz pytanie, czy warto się nimi zajmować. Ładnie, ładnie, ładnie. Muszę pamiętać o blokowaniu jak najczęściej. Teraz z kolei ten atak runiczny. Proszę bardzo. To jeszcze nie wszystko oczywiście. Muszę też pamiętać o tym, że mogę z ataków runicznych korzystać innych, kiedy mam Lewiatana, więc ja sobie wyciągnę tę broń. I teraz wypróbuję. No, najlepiej akurat z tego ataku skorzystać, kiedy jednak jesteśmy w takim miejscu, żeby przytrzymać tę Walkirię. Gdzieś, wiecie, przywrzeć ją do ściany. Kurde, z atakami runicznymi trzeba zawsze uważać pod tym względem, że zawsze jest opcja, że może nas dany przeciwnik trafić.
Dobra, teraz lecimy strzałem w takim razie. W międzyczasie Ratatosk mi dostarczy też trochę tego szału wrajeczego. Okej, zabieram sobie. Oj, oj, oj. O kurde, to nie będzie łatwe, żeby ją pokonać, powiem wam. Oczywiście mam w razie czego też kamień wskrzeszenia, ale to też przecież nie załatwi totalnie sprawy. Ładnie. Udaje się odbijać te jej ataki w dobrym momencie. Ja sobie przygotuję już w razie czego topór. Zdechniesz tutaj! I teraz, no kurde, jednak nie wyszło to tak jak chciałem. Chociaż nie, jednak ona obrywa nadal. To dobrze, dobrze. Okej, teraz lecimy szybko znowu z ostrzami chaosu. Dobra, mogę spróbować znowu atak runiczny. Tak jest. Oj, oj, oj. Nie, 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 nie chcę zbyt mocno tutaj oberwać. Uwaga. Lecimy teraz znowu zaatakować. Ale skupmy się jednak na Walkirii może. Uwaga z lewej! Ona też nam, kurczę, ciągle ucieka, więc to nie jest takie proste. Ale dobra, dobra, dobra. Ogarnąć to. No powiem wam, że zdecydowanie nie ma co ukrywać, że jest teraz trudniej w trakcie tej walki niż przy tej pierwszej. Dobra, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Ładnie. Odbijamy i atakujemy. Wycofaj się, wycofaj się, Kratosie. Chcę się teraz podleczyć trochę. Spadamy tutaj, spadamy tutaj. Okej. Kurde, ilu ich tu jest? Jeszcze się wydaje, że jest ich więcej niż wcześniej. Nie, nie, w sumie nie chciałem tego atakować. Niech będzie atak wymierzony jednak w Walkirię. Świetnie, jeszcze kurde będą mnie z różnych stron tutaj atakować. Dobra, 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 spokojnie. Wciąż niech tam Atreus też atakuje strzałami w międzyczasie. Niedługo będę mógł znowu wezwać Ratatoska. Przyda się tutaj szał ponownie. Aj, mogę teraz, kurczę, się zbliżyć i zaatakować. Ale spokojnie. Dobra, Ratatosk wezwany. Oj, oj, oj. Spokojnie, spokojnie. Teraz zaatakuj. Ładnie, ładnie, ładnie. Wstydź się! No i dopadnijmy ją w tym momencie. Mam nadzieję, że już to wystarczy, żeby ją pokonać. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie, 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 nie. Skupmy się na Walkirii. Nie tracić czasu na pozostałych przeciwników. Okej. To jeszcze nie koniec. Ajajaj. Dobra. Teraz. Atakuj. Jest, 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 jest. Mogę wykonać już wykończenie. Proszę bardzo. Tak jest. I pozostali też już od razu pokonani, okej. To była naprawdę świetna walka, podobało mi się. Dziękuję za uwolnienie mnie z tej postaci. Jestem wam wielce wdzięczna. Co tu robiłaś? Ja... nie wiem. Umysł mnie zawodzi. Roxtul ab Valkyrs. To ostatnie, co pamiętam. Że co? Valhalla czeka. Muszę wracać. Ciekawe, co znaczyło to, co ona powiedziała. Nawet Atreus nie był w stanie stwierdzić, co? Mimo, że zna te różne języki. Roxtul ab Valkyrs. Co to takiego? Rodzaj komnaty obrad ukrytej w Midgardzie.
Walkirie potrzebowały miejsca do rozmów z dala od wścibskich oczu Odyna. Sądziły, że to dobra kryjówka, ale wszechojciec widzi wszystko, jak mówi przysłowie. Gdzie to jest? Pamiętasz komnatę z 8 tronami? Chyba tak. Byliśmy w wielu różnych miejscach. Jest na lewo od 2 posągów wioślarzy. Wtedy nie rozpoznałem tego miejsca. Nie miałem pewności. Dowiemy się tam czegoś o walkiriach? Ta komnata była dla nich wyjątkowo ważna. Znajdziemy coś, bez 2 zdań. No to udamy się tam w takim razie. Ja zdecydowanie pamiętam tę komnatę, więc mogę tam właściwie udać się na pamięć, ale mamy też tam przecież tę mistyczną bramę, więc będę mógł się szybko przenieść. Tutaj dostałem talizman światów. Okej, wywołuje zwichrowanie czasu, które tymczasowo spowalnia pobliskich wrogów. Tyle tylko, że ja jednak korzystam z tej zniszczonej rękawicy wieków i przy niej bym pozostał. Chociaż trzeba przyznać, że to naprawdę tutaj też trochę daje. Tyle tylko, że tutaj nie możemy sobie zaklęć doładowywać i przez to tak dużo tych statystyk jest jednak na minus, jakby nie patrzeć. Czyli to zwichrowanie czasu to coś podobnego, z czego już korzystałem swego czasu przez chwilkę, kiedy wykonywałem idealny unik. To wtedy było takie spowolnienie czasu, a tutaj mogę w ten sposób spowolnić pewnie kilku nawet pobliskich wrogów. No ale nie, pozostaniemy sobie przy rękawicy jednak. Co ty tutaj jeszcze zostawiłaś, droga Walkirio? Stal z Asgardu. Serce Midgardu zwiększa obrażenia zadawane pięściami o 6%. Okej. I znowu stal z Asgardu. Proszę bardzo. Dobra, teraz żeby nie zapomnieć, złapmy tego kruka Odyna. I co ja tu jeszcze muszę zrobić? Patrzcie, już prawie wszystko. Jeszcze tylko jedna skrzynia Norn. A dobra, bo przecież skrzynia Norn była do zdobycia tam na zewnątrz, przed tym całym domkiem, tą kryjówką Frey. Być może pamiętacie. I teraz, kiedy możemy już działać z wichrami Hel, to jak najbardziej można się już tam wybrać i tę skrzynię pewnie otworzyć. Więc niedługo spróbujemy, ale najpierw tutaj się jeszcze chciałem rozejrzeć. No i proszę, mamy skrzynię i to chyba nie jedną, bo tutaj jest jeszcze druga. Wow, prawie 4000 sztuk srebra. Tutaj ponad 4000. Nieźle. Prawie 8000 zdobyliśmy, jakby nie patrzeć. Okej. Czyli teraz wrócę sobie doskonale znaną drogą. Tutaj nie będę korzystał z mistycznej bramy, dlatego że jednak chcę wybrać się tam, gdzie właśnie jest ta skrzynia Norn. Więc powiem wam, że spotkamy się już na miejscu, no bo przecież drogę doskonale znacie, więc nie ma sensu, żeby ją wam pokazywać ponownie. No jakby nie patrzeć, dzięki temu jestem w stanie pokazać wam więcej w jednym materiale. Jeszcze wezwę Ratatoska tutaj do siebie, żeby znowu złapać trochę szału. Uzupełnić już to sobie całkowicie. A tutaj zwróćcie uwagę, że mamy te wichry Hel. Już sobie prześledziłem całą ścieżkę, jaką muszę przejść. Poczekajcie, zmienię sobie oczywiście na Ostrza Chaosu. Z tego, co właśnie sobie prześledziłem, to trzeba to przenieść tutaj, dzięki czemu z góry będę mógł też dostarczyć w kolejne miejsca i tak aż w końcu przeniesiemy te wichry do samej skrzyni Norn i podejrzewam, że to powinno spowodować, że pojawią się runy na tej skrzyni, więc będę wiedział, które wybrać. Tak więc stąd zabieramy. Teraz szybko biegniemy tutaj, w to miejsce na razie ustawić. Proszę bardzo. No i stąd już tylko właściwie do celu. No i tak jak myślałem. Widzę, że jedna runa już jest aktywowana. A teraz 2 pozostałe, które akurat możemy sobie wybrać tutaj. Bierzemy w takim razie Lewiatana.
Proszę bardzo. I to będą te runy. Tak więc dobierzmy się do zawartości. No i w ten sposób rzecz na przełęcz będzie już ukończona w 100%. Kolejna lokacja zaliczona całkowicie. Solidna pieczęć obfitości zdobyta. Proszę bardzo, mamy po prawej stronie 100%, jeśli chodzi o rzeczną przełęcz, więc bardzo się z tego cieszę. W takim razie nie pozostaje nic innego, jak tylko wrócić znowu do jaskini Frei i tam skorzystać z windy, która doprowadzi mnie do łodzi. Proszę bardzo, jesteśmy już na dole. A widzisz? Łódź jest na brzegu. Ktoś faktycznie wezwał węża. Że co? Jak to na brzegu? A, że tutaj, patrzcie. No bo właśnie, ostatnio przecież... Słyszeliśmy to, że ktoś się węża wzywa. Siadaj, wyciągnę ją. Nadal się zastanawiam, kto to mógł być. Ucichłeś. Nie czujesz się lepiej? Hmm? Chyba. Wiem, że słyszałeś moją rozmowę z Freją. Myślisz, że rozumiesz, ale się mylisz. Czemu nic nie mówisz? Jestem przeklęty, tak? Jestem słaby, bo nie jestem jak ty. Nigdy nie byłem taki, jak chciałeś. Ale po tym wszystkim myślałem, że będzie inaczej. Nie wiesz wszystkiego, chłopcze. Nie. Ale teraz przynajmniej znam prawdę. Prawdę? No Kratosie, powiedz to wreszcie. Prawda. Jestem Bogiem, chłopcze. Z innej krainy, daleko stąd. Okej, tak prosto z mostu? Gdy tu przybyłem, postanowiłem żyć jak człowiek. Ale tak naprawdę... urodziłem się Bogiem. I ty również. Chłopcze, nie masz nic do powiedzenia? Czy mogę zmienić się w zwierzę? Poważnie? Czy możesz zmienić się? Nie. Nie, nie wydaje mi się. Nie spodziewałem się takiego pytania. Jestem Bogiem. Mama wiedziała? Też była boginią? Nie. Była śmiertelniczką, ale znała prawdę. Jestem Bogiem. Czemu dopiero teraz mi to mówisz? Chciałem ci tego oszczędzić. Bycie Bogiem bywa nieustającym pasmem bólu i smutku. Nasze przekleństwo. Co dokładnie potrafię robić? Mogę latać? Być niewidzialnym? Nie. Czuję się jak Bóg. Nie wiem, jakimi mocami dysponujesz, ale z czasem dowiemy się. No powiem wam, że nie było się czego bać. A może mógłbym zmienić się w wilka? Możesz spróbować mnie zaskoczyć. Myślałem, że reakcja Atreusa będzie zupełnie inna. To dlatego słyszę czasem głosy? Ty na pewno nigdy ich nie słyszałeś? Nie tak jak ty. Nic dziwnego. Każdy Bóg jest inny. Więc może nie będę siłaczem, ale zyskam jakieś inne moce. Już je masz, chłopcze. Pokaż mi drugiego młodzieńca z taką smykałką do języku. A kto wie, jakie inne talenty chowasz w zanadrzu? Więc widziałeś od początku? Owszem, ale poznałem w życiu wielu bogów. Ja właściwie też. No Atreus tutaj mnie mocno zaskoczył. Kto jeszcze wiedział, że jestem Bogiem? Na pewno Freja, Brok i Sindri? Nie muszą tego wiedzieć. Baldur! Czy on wie? Czy dlatego nas szuka? Znałeś go wcześniej?
Po raz pierwszy zobaczyłem Baldura w dniu pogrzebu twojej matki. Taka jest prawda. Ej, nie musimy od razu wracać do skarbca Tyra, prawda? Przecież jesteśmy bogami. Możemy robić, co chcemy, nie? Co najbardziej chciałbyś teraz zrobić? Pokażę ci. Nie no, Atreus mnie kompletnie zaskoczył tą swoją reakcją. Ja spodziewałem się jakiegoś typowego buntu, pretensji, że Kratos do tej pory nie powiedział prawdy, a tymczasem zupełnie zgoła odmienne reakcje ze strony Atreusa. Spróbujmy jeszcze raz, bez zakłóceń. Ja na razie do skarbca Tyra nie chcę się udawać, bo chciałbym jeszcze parę rzeczy najpierw zrobić tutaj, skoro pojawiły się nowe możliwości, ale no nie wiem jak wy, ale ja jestem naprawdę ogromnie zaskoczony, bo tak jak mówiłem, spodziewałem się, że Atreus będzie miał pretensje do Kratosa, że ten tyle czasu jednak ukrywał to, że jest bogiem, a tym samym, że również i Atreus tak naprawdę nim jest. A tymczasem Atreus wyraźnie podekscytowany, że ma takie pochodzenie i zastanawia się tylko, jakie ma moce. Przybyłem tutaj, żeby sprawdzić, czy możemy coś nowego zrobić. Chyba nie powinniśmy budzić Jormunganda bez powodu. Okej. Nie mamy po co tego robić. Liczyłem na to, że może będzie jakaś dodatkowa kwestia po tym, jak wcześniej słyszeliśmy, że ktoś już wezwał Jormunganda, ale skoro niczego nowego tutaj nie ma, no to ruszamy tutaj do sklepu Broka. A to właściwie głównie po to, żeby przenieść się teraz do innej lokacji, ale przy okazji zobaczymy, czy Brok jakoś zareaguje na obecność Atreusa. Nie możemy z nim pogadać? Co udało się wam znaleźć? No, trochę szkoda. Liczyłem na to, że jednak coś powiesz, skoro się tak martwiłeś wcześniej. No ale niestety. Mamy nowe rodzaje uzbrojenia tutaj dostępne, jak sami widzicie. Dopóki co pozostaniemy przy tym, co mam, no bo zdecydowanie jest to w tym momencie najlepsze wyposażenie, na jakie mogę sobie pozwolić. O, a tutaj też jest teraz legendarny już ubiór dla Atreusa, tyle tylko, że nie mamy jeszcze hartowanej stali, więc nie mogę sobie w tym momencie tego wykupić, a szkoda. No ale jak tylko hartowaną stal zdobędę, to oczywiście zdecyduję się na taki zakup. Tutaj ulepszenie talizmanu światów. No ale my ciągle zbieramy na zniszczoną rękawicę wieków. Jeszcze nie mam tej smoczej łzy. 3 sztuk. Oprócz tego zaklęcia i zasoby. Stwórz rzadkie zaklęcie, stwórz legendarne zaklęcie. I twarda stal. No ale hartowanej niestety nie mamy, co? Jak wolisz. No dobra, skoro Brok jakoś nie reagujesz w ogóle na obecność Atreusa, szkoda, no ale musimy w takim razie ruszać dalej. Tutaj jeszcze chciałem wam jedną rzecz pokazać, a mianowicie zwrócił ktoś z was mi uwagę na to, że ta tarcza tutaj jest podobno nawiązaniem do tarczy Perseusza z God of War 2. Mówię o tej tarczy, którą teraz wskazuję celownikiem. Ona wygląda troszkę inaczej niż tarcza Perseusza z God of War 2, ale jest to właśnie taki easter egg podobno do tamtej części. Więc też fajna ciekawostka, o której mi wspomnieliście i postanowiłem się z wami nią podzielić. A tymczasem przeniesiemy się teraz na razie do tamtej komnaty z tymi tronami. Proszę bardzo, Rada Walkirii. Mamy tutaj przecież mityczną bramę, więc możemy jak najbardziej z niej skorzystać. I zobaczymy, co tam ciekawego jeszcze zobaczymy, czego się ewentualnie nowego dowiemy. Ej, skoro jestem bogiem, to może umiem latać? Nie, nie! Bogowie muszą się trzymać ścieżki, zaręczam ci! Więc Odyn chce poszerzać swoje wpływy. Myślisz, że też chce się dostać do Jotunheimu? Tak, to jedna z jego większych obsesji. Ale Mimir, to wszystko nie ma sensu. Tak? Od kiedy to mówię bez sensu? Mówisz, że Baldur wyśledził nas, by dostać się do Jotunheimu.
Ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że mamy się tam udać. To się nie klei. Ale jedno się zgadza. Zmierzacie do Jotunheimu, więc się nie mylił. Nic już nie rozumiem. Przynajmniej wiem, że mnie słuchasz. Nie no, widzę, że Atreus zaczyna coraz bardziej szaleć. Chciał tutaj skakać, ale my już to próbowaliśmy robić i wtedy od razu się zabijamy. Odyn i Jotunheim. Jeśli Odyn i Baldur próbują się dostać do Jotunheimu i twierdzą, że my możemy ich tam doprowadzić, skąd o tym wiedzieli, zanim my sami odkryliśmy, że to właśnie tam mamy się udać? Mimir mimo wszystko upiera się, że ta teoria ma sens. Może wiedzą coś więcej niż my sami. W końcu są też bogami. To ta komnata, tak? Roxy. Ano, chłopcze, miejsce obrad Walkirii. Walkirie pochodzą z Walhalli, zgadza się? Widzę, że ktoś tu się przykładał. Zgadza się. Walhalla, wielka sala Einherjerów, to ich dom w Asgardzie. Ale kiedy tam są, znajdują się pod czujnym okiem samego Wszechojca. A stosunki między Walkiriami a Odynem były napięte, gdy służyłem mu za doradcę. Czemu? Cóż, to jeszcze dłuższa historia, chłopcze. Lepiej poszukajmy jakichś wskazówek. Umieść 8 hełmów. No tak myślałem, że trzeba tutaj to zostawić. Bo po każdej walce dostajemy hełm Walkirii. I patrzcie. Jest 8 tronów rzeczywiście. No to dwa hełmy mogę to rzeczywiście tutaj zostawić, prawda? Spróbuj umieścić jeden z hełmów na który... Rany, wróciłaś! Halo? Raczej cię nie słyszy, chłopcze. Hełm zatrzymuje, widać jedynie cząstkę duszy właścicielki. Stawiam, że reszta jest już w drodze do Walhalli, żeby posprzątać całe pobojowisko. No nie wiem, mimo wszystko mogę tutaj chyba pogadać. Mimir, kto to jest? Gunr, pani wojny. Po każdej walce, małej czy dużej, pojawiała się jako pierwsza, by wyłonić duchy godne wyprawy do Walhalli. Paskudna rola, ale ona się nią szczyciła. Po każdej walce? Niemożliwe. Tak było. Oczywiście pomagały jej siostry, ale Gunr zawsze była pierwsza na miejscu. Umiała osądzać poległych jak nikt inny, co było niezwykle ważne dla Odyna. Naprawdę ją cenił. No dobra. Myślałem, że można jednak z nią pogadać, ale po prostu dodatkowe informacje od Mimira. Bo tutaj też zostawimy kolejny hełm. Czyli teraz ta druga Walkiria, z którą walczyliśmy w tym odcinku. To, moi mili, jest Kara. Walkirie z natury są temperamentne, ale Kara jest wręcz ucieleśnieniem gwałtownej burzy. Gwałtowna burza? Tak, spokojna i cicha. A potem zrywa się wicher, sprowadzając na świat istną furię. To może być nawet piękne, o ile znajdziesz sobie schronienie. Jej łzy obmywały nasiąknięte krwią pola bitwy. No i to wszystko. Kolejnych hełmów na razie przynajmniej nie mam, ale to oczywiście jeszcze się zmieni, jak będziemy z kolejnymi Walkiriami walczyć. Jeszcze chciałem zobaczyć, bo jak widzieliście, zaktualizował się bestiariusz. O, proszę bardzo. Mimir na temat Gunr. A, to jest powtórzenie tych słów, które on tutaj wypowiadał, tak? Dokładnie. Więc jeśli chcecie, możecie jeszcze sobie odświeżyć. A póki co przenieśmy się do kolejnej lokacji. Tutaj to będzie na razie wszystko. Powiem wam, że jeszcze bym się chciał na przykład w następnym odcinku wrócić na sam początek, to znaczy tam, gdzie zaczynaliśmy naszą przygodę, do dzikiego lasu. Dom. Też możemy tutaj właśnie się bez problemu przenosić, a jeszcze tam wszystkiego przecież nie zrobiliśmy. Poza tym możecie pamiętać, że była tam przecież kolejna też komnata. Najwyraźniej z Walkirią. Ale najpierw jeszcze chciałbym przenieść się tutaj na przykład na Wyspę Śmierci, bo pamiętacie zapewne, że też tutaj była jedna legendarna skrzynia ukryta za tymi takimi zaroślami, pnączami Hel. Zaraz to sprawdzimy. Jeszcze raz, skąd Odyn wiedział przed nami o naszej podróży do Jotunheimu? Odyn jest niezwykle mądry, chłopcze. Niemal tak mądry, jak mu się wydaje. A do tego zbiera przepowiednie. Gromadzi wszystko, co tylko dotyczy przyszłości. Potem łatwiej mu udawać wszechwidzącego, wszechwiedzącego.
ale jego sekret tkwi w kontroli. Kontroli nad przyszłością, nad własnym losem. Chce władać każdą krainą w każdym świecie, jaki tylko istnieje. I zrobi wszystko, by wyeliminować każdą oznakę sprzeciwu. Nawet jeśli dziś nie stanowisz zagrożenia, może sobie ubzdurać, że kiedyś zaczniesz. Więc rozumiesz, nieważne jak dowiedział się o tym przed wami. Ważne, że się nie mylił. No widzicie, warto ponownie tutaj troszkę sobie się poprzenosić przez te mistyczne bramy, bo dostajemy kolejne opowieści Mimira. Odyn gromadzi przepowiednie. Uważa, że znając przyszłość, będzie mógł panować nad przeznaczeniem. Może myśli, że pewnego dnia staniemy się dla niego zagrożeniem, albo przynajmniej wie, że szukamy drogi do Jotunheimu. Dobra. Znajdziemy się zatem na Wyspie Śmierci, gdzie będzie można już tę ostatnią legendarną skrzynię tutaj, w tej lokacji, otworzyć. Jeszcze zerknę. Tak, niczego innego tutaj nie było. W tym momencie 75%. No to teraz już będzie następna miejscówka w 100% ukończona. I widzicie, dzięki temu, że ja już tutaj też byłem w poprzednich odcinkach, to teraz nie mamy aż tylu rzeczy tutaj do zrobienia, tylko całkiem właśnie systematycznie, po kolei wszystko starałem się zwiedzać, aby teraz przy okazji było tego mniej. No to zobaczmy, co znajdziemy w środku. Wybuchowe, ogniste rękojeści. O proszę, legendarny przedmiot. Super. Niewielka szansa na wywołanie ognistej eksplozji, która przy każdym trafieniu ostrzami zadaje obrażenia od ognia wszystkim pobliskim wrogom. Siła 10, szczęście 18. A tutaj było siła 10, szczęście 10 i runy 6. Czyli teraz mamy więcej szczęścia, ale brak 6 punktów do run. No ale tutaj mamy 5 poziom. Dodatkowo jeszcze właśnie ta niewielka szansa na wywołanie ognistej eksplozji. Myślę, że jak najbardziej przy tym teraz zostaniemy. No, to opłacało się poczekać, żeby coś takiego zdobyć. I to oznacza, że w tym momencie Wyspa Śmierci również jest ukończona w 100%. Tak więc bardzo fajnie. I na tym myślę, że zakończymy ten odcinek, a w następnym materiale właśnie też będę chciał zwiedzić parę tych lokacji, które być może już znamy, ale teraz będziemy mogli dostać się do niedostępnych do tej pory jakichś pomieszczeń, tak jak chociażby do tamtej komnaty w okolicach naszego domu, w sumie dość daleko, bo tam trzeba będzie się troszkę przenieść, no ale wiecie, o co mi chodzi. Jest parę zaległości, którymi warto w tym momencie się zająć, tak więc oczekujcie na następne materiały, a póki co z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia!